Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Wspaniale, wspaniale, dostaliśmy kod na 2000 boostów, na dwa carpaki i dwie tablice rejestracyjne Prestige i Supercar Neon Czerwony Płomień oraz naklejki. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Nigdy wcześniej w jednym czasie tyle od twórców, czy może od zespołu, który zarządza teraz Worldem, nie dostaliśmy, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie i cieszymy się z tego. Natomiast są teraz problemy z wpiciem na stronę Need for Speed World, world.needforspeed.com i nie wiemy, jak zrealizować kod. Jeśli nie wiemy, jak zrealizować kod, wchodzimy na tą stronę, którą widzicie teraz na ekranie i po prostu tutaj wpisujemy swój kod, logujemy się z takiego loginu jak na Originie, czy jak do naszego konta Worlda. I wpisujemy tutaj kod i dostajemy wszystkie rzeczy w grze, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda u mnie w garażu. Jeszcze nie losowałem sobie carpaku. Widzicie, mam 2000 boostów, 2009 boostów, bo wcześniej miałem tylko 9. I zobaczmy sobie pakiety kart. Mam tutaj, jak widzicie, pakiet za 0 speed boostów. I zobaczymy, co sobie wylosuje. I to jest samochód marki. Zaraz się tu powinno pojawić. Nie, nie pojawi się, czyli to jest coś paskudnego. A, V-spec. Ale Raven, to jest wersja Raven. I on wygląda w ten sposób. Już wam pokazuję. To jest bardzo fajny wóz w sumie. Zawsze chciałem go mieć, naprawdę. Jest wersja, której jeszcze nie miałem. Nie wyróżnia się ona osiągami z niczym specjalnym od zwykłego V-speca. Gdzie ty jesteś? O, i tak wygląda. Bardzo, bardzo ładny, unikalny samochód z unikalnym, ładnym malowaniem oraz bodykitem, którego chyba możemy dostać za speedboosty, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, losujemy jeszcze jeden samochód, bo mamy kod na dwa carpaki. Za chwilkę wam jeszcze poradzę, co najlepiej kupić za te 2000 boostów. Za chwilkę sobie zerkniemy do dealera samochodowego i wszystko wam opowiem. I uwaga, co tym razem? Eclipse GST fioletowy. I co wy na to? Mogę jeszcze raz kupić? Uwaga! Nie, już niestety nie. Zobaczmy sobie tego fioletowego Eclipse'a. No ciekawe, naprawdę dwa bardzo fajne samochody. Jestem zadowolony z tego, co wylosowałem. Mitsubishi Eclipse fioletowy. Tylko że ja już mam, wiecie, jakiego Eclipse'a, więc posiadanie tego nie jest dla mnie jakby niczym szczególnym. Chociaż bardzo, bardzo lubię te auto. Dobrze, no to teraz tak, jeszcze mamy dostępne tablice rejestracyjne Prestige oraz Supercar. Już to wam pokazuję. Tutaj mamy Prestige oraz Supercar, tak? Tak w skrócie napisane. Do tego mamy bardzo fajną rzecz w postaci właśnie tych naklejek na zderzak. To są bardzo, bardzo fajne naklejki, których jeszcze nie miałem, słuchajcie. JDM Special, na przykład Honey, coś tam. I na przykład, no tak, tego typu, bardzo, bardzo fajna rzecz. No ja jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się czegoś tak fajnego z Worlda. Aha, jeszcze mamy neon w postaci płomienia, który wam nie pokazałem. Już sobie patrzymy. I neon w postaci płomienia. Tylko, o, jest tutaj. Nie, to jest paski. Nas interesuje płomień. Prezenty. Płomienie, czyli to jest raczej ten, bo miał być czerwony płomień, tak? Ja tu mam jeszcze jakiś inny, jakieś coś, nie wiem. Ale chodzi ogólnie o ten, tak? O te płomienie. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jeśli macie jakiś tam, chcecie zrobić jakiś diabelski tuning, to możecie go właśnie sobie wykorzystać. To co? Teraz tylko wam poradzę, tak może szybko. Na jaki samochód najlepiej wydać te 2000 boostów, które dostaliście? Jeśli macie jeszcze 100 boostów na koncie, możecie kupić Toyota MR2, która jest za 2100 boostów. Naprawdę opłacalny zakup, tym bardziej, że samochodem możemy wygrywać w klasie od D wzwyż, od C wzwyż, tak? Nie można jej już upuścić do, znaczy obniżyć do klasy D bodajże, ale od klasy C, albo można jej obniżyć do D?
już nie pamiętam. W każdym razie od klasy C po klasę B jest to naprawdę niezły koks, a nawet widziałem, jak ktoś wygrywał nieraz w Toyocie R2 w klasie A. Dlatego to jest najbardziej opłacalny zakup, jeśli macie jeszcze 100 boostów dodatkowych na koncie. Za na przykład zbliżoną kwotę, czyli 2200 boostów, macie Mitsubishi Eclipse z mocnym nitrem. Jest to trochę gorszy wóz od Toyota MR2, natomiast i tak bardzo, bardzo mocny, jeden z najlepszych do tych niższych klas. Również polecam, jeśli ktoś ma te 2200 boostów na zbyciu, plus te 2000 oczywiście z kodu, tak? Wiecie co, nie wiem co tutaj wam jeszcze polecić, szczerze mówiąc, bo wiele samochodów takich naprawdę dobrych jest za kasę z gry i możecie je dostać właściwie od ręki, jeśli macie powiedzmy 500 000, tak jak na przykład tutaj Volkswagen MK1 za 500 000 macie i możecie go dostać za 2000 boostów, co nie polecam, bo jak jest za kasę z gry, to lepiej sobie po prostu uzbierać niż tracić kasę na takie coś. Natomiast polecam też zostawić sobie trochę tych boostów na później. Może będą jeszcze jakieś okazje, żeby te boosty zdobyć. Nie wydawajcie boostów na tego typu rzeczy jak, nie wiem, miejsca w garażu na samochody, czy ubezpieczenia samochodów, bo to się totalnie nie opłaca. Najlepiej spożytkowanym wydawaniem boostów to są samochody po prostu, odkładanie boostów na samochody. Bo wszystko inne tak naprawdę możecie wygrać w wyścigach tylko i wyłącznie. No, nie wiem co tu wam jeszcze polecić, kurczę, wszystko jest z takich naprawdę dobrych, od 2000 wzwyż, a do 2000 praktycznie nie ma żadnego dobrego tam samochodu. Dlatego polecam wam właśnie odkładać sobie boosty na coś specjalnego, na coś naprawdę lepszego. Caterham jest za prawie 7000 boostów. No nic tu raczej nie wymyślimy takiego hardkorowego. Widzicie, na przykład Mazda 7 jest za 850 000 gotówki. Mercedesa chyba też za 2000 żadnego nie kupimy. Lexus jest 300, nie ma teraz u dealera niestety, więc tutaj też lipa będzie. No ogólnie raczej ciężko coś tutaj wybrać. O, możecie jeszcze ewentualnie Pontiaca, ale Pontiaca też macie za IGC, więc on jest prawie tak dobry jak Toyota MR2, lepszy jest od Eclipse'a moim zdaniem nawet. Albo może nawet porównywalny, to już zależy od kierowcy, bo różnice w osiągach naprawdę nie są wielkie. Dlatego podsumowując, bardzo, bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, wygrałem fajny samochód, jestem szczególnie zadowolony z Nissana GT-R'a R34. Który po prostu jest bardzo, bardzo ładny. Zobaczmy sobie go jeszcze w jeździe dowolnej, jak wygląda. Zdecydowanie lepiej wygląda niż mój Nissan. Także jest naprawdę piękny. Bardzo, bardzo mi się podoba. Nie jest to szybkie auto. I chyba ten spoiler mu nie pasuje, jak myślicie, co nie? Wersja Raven. Bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny prezent na 2 miliony lajków na fanpage'u. Za 2 miliony lajków na fanpage'u oficjalnym Need for Speed World. No cóż, no to dziękuję wam, że byliście ze mną teraz. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o komentowaniu i lajkowaniu. Pamiętajcie, by być ze mną przy następnej okazji. Do zobaczenia i dziękuję wam serdecznie. Na razie, cześć.